Grabowa. 7 października 1429 roku Stanisław z Olszewa otrzymał od księcia Mazowieckiego 20 wług ziemi na prawie niemieckim w dziedzictwie Grabowa. Dokument w tej sprawie został wydany w Ostrołęce przez urzędników księcia Janusza I. Dokument wymienia Stanisława z Olszewa, posiadającego dziedzictwo w Grabowie, a to oznacza, że obok Olszewa istniała kolejna osada. Ponadto informuje, że Stanisław z Olszewa miał płacić po 8 groszy czynszu z 20 włók. Pozostałe informacje dotyczą położenia Grabowa. Jednakże nadanie prawa niemieckiego na 20 włók w dziedzictwie Grabowo oznacza, że ta osada musiała funkcjonować wcześniej na prawie polskim i zamiast czynszu przekazywać daniny na rzecz dworu książęcego. Grabowo musiało powstać wcześniej. Przemawiają za tym sformułowania zawarte w dokumencie. Porównajmy dokument nadania 20 włók do Olszewa w 1424 roku, w którym stwierdza się, że nadaje się one w lesie naszym Drozewo. W innych dokumentach spotyka się określenie w lesie książęcym. Tymczasem w Grabowie był las, który nazywał się Grabowo i nie został wymieniony w dokumencie, ponieważ nadanie książęce było już dokonane wcześniej. Natomiast w 1429 roku tylko temu dziedzictwu nadaje się prawo niemieckie, korzystniejsze dla właściciela tych dóbr i dworu książęcego. Innych dokumentów nie ma. Dlatego pozostaje nam konieczność uznania daty powstania Grabowa 7 października 1429 roku. Stanisław z Olszewa jako właściciel Grabowa płacił po 8 groszy czynszu z włóki osiadłej i był to czynsz wymierzony na poziomie średnim. Z prawa niemieckiego oprócz zamiany danin na czynsz przyjęto także niektóre formy organizacyjne ówczesnej wsi. W 1470 roku w Sądzie Ziemskim Łomżyńskim toczył się proces między szlachetnie urodzonymi Andrzejem Szwankiem z Mierzejewa a Znychmanem Zborowców z parafii Troszyno. Jako świadkowie wystąpili Wojciech Jan z Białbrzegu, Piotr, syn Stanisława z Olszewa i Jan Szamelka z Grabowa. Dowiadujemy się więc, że w tym czasie właścicielem Grabowa był Jan Szamelka. W 1478 roku Paweł z Grabowa pełnił funkcję chorążego różańskiego. Posiadał dobra w Grabowie, koło jeziora Grabowo, z dostępem do Narwi. Sąsiadujące przez nią z dobrami wsi Zbinino, dziś Zbeni i Olszewem. W 1627 roku Jan z Grabowa Drężewa kupił część wsi Mierzejewa Bryski w parafii Troszyno. Po nim przejął tę posiadłość syn Wojciech, a następnie wnuk Wawrzyniec, który sprzedał ją Walentemu Mierzejewskiemu i powrócił do rodzinnych dóbr w Grabowie. Rycerze na Grabowie przejęli nazwisko grabowscy i pieczętowali się herbem Grzymała. Herb ten miał na tarczy trzy czerwone wieże umieszczone w żółtym polu tarczy. Niżej na tarczy znajdował się czerwony mur obronny, a w bramie stał rycerz w zbroi z nagim mieczem podniesionym ku górze. Hełm koronowany był złotą koroną wysadzaną szlachetnymi kamieniami. Na hełmie nad koroną były umieszczone trzy rozchylone wieże, a między nimi wysoka kiść pawich piór. Jan Długosz pisał o przodkach tego herbu, że byli wiliprowi, czyli mężni i uczciwi. Istnieje kilka odmian herbu Grzymała. W Grabowie był nieduży folwark, którego właścicielem był Gniewosz. Folwark miał obszar 221 morgów ziemi, w tym grunty, orne i ogrody 124 morgi, łąki 20, pastwiska 24, lasy 26, zarośla 8, nieużytki i place 18 morgów. W folwarku były dwa budynki murowane i 12 budynków drewnianych. Gniewosz miał dobrze urządzone i zagospodarowane dwa stawy rybne. Przez Grabowo przechodził rów melioracyjny nazywany Bóg. Odwadniał tereny Działynia, Grądzika, Nakieł, Stepny Michałki i Grabowa, odprowadzając nadmiar wody do Narwi. Był połączony ze stawami folwarku Gniewosza. Przy stawach była zbudowana grobla, mostek, przegroda z siatką i następowała wymiana wody w stawach.
Mniewoż zbudował dwór składający się z 12 pokoi, ogrzewanych piecami kaflowymi, na których były jego herby, a na jednym nawet jego popiersie, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Do jego posesji prowadziła droga mająca 12 metrów szerokości, wysadzana dębami. Przy trakcie z Ostrołęki do Różana był zbudowany drugi dwór Gniewosza, zlokalizowany w miejscu, gdzie obecnie stoi salon meblowy. Gniewosz był nie tylko zapalonym myśliwym, ale również zapalczywym karciarzem. Pewnego razu w ciągu jednej nocy przegrał część swojego folwarku, tak zwaną siekierę, wyspę na Narwi wielkości 10 hektarów, dziś wyspa Dzbeńska. Wygrał ją dziedzic Majkowski. Dobra grabowa graniczyły na środku Narwi z dobrami wsi Dzbeń. Później, gdy powstało prawo wodne, teren Narwi i pas przybrzeżny został przejęty przez instytucję nadzorującą rzekę Narew. Po tej decyzji, gdy rybacy z góry chcieli łowić ryby w Narwi, musieli uzyskać zgodę od wójta gminy Nakły. Rządcą w majątku Grabowo był Teofil Sikorski. W czasie polowania uratował życie dziedzicowi, gdy rozszalały dzik rzucił się na niego. Wdzięczny Gniewosz zlecił wybicie pamiątkowych monet z podobizną swego rządcy Sikorskiego. Sikorskiemu kolejno umierały małe dzieci, a kiedy jedno przeżyło, wówczas wystawił dziękczynny krzyż, który stoi do dziś przy obecnej ulicy Jerzego Popiełuszki. Obok krzyża posadził cztery świerki. Ufundowanie krzyża i posadzenie świerków odbyło się w 1902 roku. Jeden świerk wycięli Niemcy w czasie okupacji, dwa uschły, a czwarty rośnie do dziś i ma już ponad 100 lat. Dziedzic Grabowa był właścicielem osady miejskiej w Olszewie, gdzie funkcjonował młyn wodny. Przerabiał on około 12 tysięcy korcy zboża rocznie. Drewniany młyn od Gniewosza kupił Michał Kłyciński. Po ojcu przejął młyn syn, Marian Bożywój Kłyciński, który doprowadził nową odnogę wodną, założył staw rybny, a później elektrownię wodną. Młyn został spalony w czasie I wojny światowej, gdy w 1915 roku Rosjanie wycofywali się z tych terenów. Marian Bożywój Kłyciński należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w rozbrojaniu Niemców w listopadzie 1918 roku i zatknął biało-czerwoną flagę na Ostrołęckim ratuszu. Wcześniej Michał Kłyciński był właścicielem młyna wodnego w Białobrzegu Dalszym, który przejął po swym teściu Cenzorze. Gniewosz był także właścicielem dość dużego folwarku w Nożewie. W 1875 roku folwark ten obejmował obszar 757 morgów ziemi, w tym grunty, orne i ogrody 228 morgów, łąki 203, pastwiska 54, lasy 216, nieużytki i place 13 morgów. W folwarku był jeden budynek murowany i cztery drewniane, a las słaby, nieurządzony. Ponadto Gniewosz był jeszcze właścicielem folwarku Omulewo, położonego w rejonie ujścia Omulwi do Narwi. Gniewosz wywodził się ze starej mazowieckiej szlachty herbu Kościesza.